Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl i tego gorąca, które naprawdę w Warszawie, największych miastach Polski, no nie sposób nie zauważyć. Trwa strajk kobiet, coraz mocniejsze, coraz ostrzejsze wystąpienia. Dochodzi niestety do sytuacji, które bardziej pachną chuligaństwem i wandalizmem niż rzeczywistą walką o prawa kobiet, choć też pamiętajmy, że lęki pewnej części polskich kobiet muszą być tutaj zrozumiane i zauważone. Natomiast w sukurs rozwiązaniu tego problemu biegnie chyba dzisiaj najbardziej pan prezydent Andrzej Duda, który proponuje, właściwie zarysował tylko na razie próbę porozumienia. Co z tego będzie? Wydaje mi się, że emocje muszą najpierw ucichnąć, żebyśmy mogli odpowiedzieć na to pytanie, ale pytajmy, czy prezydent zakończy aborcyjną wojnę, a może po prostu przynajmniej rozpocznie zakończenie tej wojny. I na te pytania spróbujemy odpowiedzieć z naszymi publicystkami. Edyta Hołdyńska, telewizja w Polsce.pl. Bardzo serdecznie cię witam, Edyto. Dzień dobry. I Aleksandra Rybińska, Tygodnik Sieci. Witam cię, Olu, bardzo serdecznie. Halo, halo. Nie wiem, czy... Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, Olu. Słyszymy się, tak? Dobrze. Aleksandro, powiedz, jak patrzysz na to, co się dzieje na ulicach polskich miast, to czasami, rozmawialiśmy o tym wczoraj, szukamy jakichś rozwiązań, które są poza granicami właśnie naszego kraju. Powiedz, jesteś ekspertką od kwestii niemieckich między innymi. Jak ta sprawa wygląda w Niemczech? Czy jest jakiś aborcyjny konsensus, choć osobliwy, czy nie? No jest oczywiście jakiś konsensus. On wygląda troszeczkę inaczej niż w Polsce, no bo można sobie oczywiście wyobrazić, że w takim kraju jak Niemcy nie ma mowy o poprawce eugenicznej. Tak? Już samo to pojęcie, kwestia selekcji, tak, płodów chorych, zdrowych jest oczywiście wykluczona. W związku z tym prawodawca znalazł pewien myk, żeby tą kwestię ominąć. W ogóle aborcja jest w Niemczech zakazana. Paragraf 218 kodeksu karnego mówi, że aborcja jest zakazana i że za nią grozi do 3 lat kary więzienia. No ale są wyjątki i to są wyjątki, które nie tyle są dozwolone, co po prostu nie są karalne. I wśród tych wyjątków jest kwestia zdrowia matki. I ta kwestia życia i zdrowia matki to jest dosyć szeroko sformułowane pojęcie i pod to podciąga się także zdrowie psychiczne matki. To oznacza, że większość właśnie tych aborcji z przesłanką eugeniczną jest dokonywana w Niemczech pod hasłem zdrowia psychicznego matki. Czyli można sobie załatwić zaświadczenie, że matka, kobieta może sobie załatwić zaświadczenie, że ma depresję, że nie może urodzić tego dziecka, że miałoby to poważne konsekwencje dla jej zdrowia psychicznego. I właśnie w ten sposób została ta kwestia w pewnym sensie ominięta. Można powiedzieć, że jest przesłanka eugeniczna, choć jej nie ma. I równocześnie aborcja jest zakazana. W związku z tym tylko rzeczywiście w Niemczech na życzenie, to jest jeden z wyjątków, na życzenie ta aborcja jest nie do 12 tygodnia ciąży, a większość przecież tych wad płodu jest diagnozowanych później. Tak. W związku z tym to właśnie jest podciągane pod zdrowie psychiczne matki. To jest takie obejście troszeczkę zarówno zapisów niemieckiej ustawie zasadniczej, który chroni życie i prawo do życia, jak i oczywiście zapisu w ustawie zasadniczej niemieckiej, który mówi o tym, że nie można dyskryminować na tle płci, no różnych tam kryteriów oraz także pełnosprawności czy niepełnosprawności. W związku z tym jakakolwiek przesłanka eugeniczna łamałaby ten zapis, bowiem jest to w jakiś sposób wyselekcjonowanie, wyodrębnianie tych dzieci niepełnosprawnych. Dokładnie. Edyto, wróćmy na grunt polski. Widzisz, czy upatrujesz w tych wypowiedziach pana prezydenta szansę na zakończenie tego konfliktu polskiego i na co tu należałoby, podpomóż nam, zwrócić szczególnie uwagę? Na pewno słowa prezydenta Andrzeja Dudy są próbą wejścia na pole kompromisu, poszukania tego kompromisu. Też to, że zabrała głos pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w takim momencie
choć jak wiemy, bardzo często nie wypowiada w ogóle swoich poglądów, jest właśnie taką próbą załagodzenia tych emocji, które widzimy na ulicach. Jest na pewno też wyjściem do środka, próbą poszukiwania tego porozumienia, bo jak wiemy, no wcześniej było wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, które jakby no stało twardo na stanowisku tego, że Trybunał Konstytucyjny orzec nie mógł inaczej. Jakby to potwierdza Andrzej Duda, on tego nie neguje, bo mówi, że ten wyrok nie mógł być inny. On wynikał z orzecznictwa sprzed wielu lat. On wynikał także no konsekwentnie z tego, co mówi polska konstytucja. Ona mówi o ochronie życia i to od momentu poczęcia. I to jest jakby tym elementem sporu, który wywołał taką furię na ulicach, co widzimy na tych zdjęciach, te hasła. I to wszystko dawno przybrało już formę daleko odbiegającą od demokratycznej debaty czy demokratycznego sporu. Natomiast tutaj mówimy o próbie poszukiwania kompromisu, uspokojenia tych emocji. Pytanie tylko, czy słowa prezydenta Andrzeja Dudy dadzą radę uspokoić protesty? Wydaje mi się, że na tę chwilę nie. Bardzo ważne, co powiedział prezydent, jest to, że on spodziewał się, że Trybunał Konstytucyjny zostawi jakiś czas na to, żeby doprecyzować tę przesłankę eugeniczną, czy po prostu doprecyzować, które wady letalne będą mogły być no, przyczynkiem do aborcji, bo mówimy tutaj, no, takich argumentów używają teraz kobiety jak bezczaszkowie, bezmózgowie i że takie dzieci będą musiały być donoszone przez kobiety. No warto, żeby ta kwestia była rzeczywiście doprecyzowana, żeby rzeczywiście ten czas gdzieś tam został na po prostu na doprecyzowanie tego, co stwierdza konstytucja. Ona mówi jasno o tej ochronie życia od momentu poczęcia i tu jakby jesteśmy rzeczywiście podobni do tego niemieckiego prawa, jeżeli o tym mówimy. Takie argumenty ze strony naszych gości w telewizji w Polsce.pl w ostatnim tygodniu padały, jak choćby to, że w Stanach Sąd Najwyższy, odpowiednik Sądu Najwyższego w Stanach stwierdził, uznał, że aborcja jest możliwa i że w takim razie Platforma Obywatelska mówi, no to co, to powinniśmy zerwać sojusze ze Stanami Zjednoczonymi, bo w ten sposób mówią o aborcji. No jest to jakieś kuriozum totalne, no przecież w Polsce obowiązuje polskie prawo i polska konstytucja i to do tych faktów się odnosimy. Natomiast dawno w tej rozmowie, w tej dyskusji o aborcji rzeczywiście zapomniano o meritum, czyli właśnie o treści tego wyroku. Aleksandro, a czy ty myślisz, że jest szansa na rozmowę? No, nie mówię oczywiście ze wszystkimi tysiącami kobiet, które protestują, i mężczyzn, bo często są to, a mam takie nieodparte wrażenie, że połowa to są osoby nieletnie. Natomiast myślisz, że jest szansa rozmowy z panią Lempart, z panią Szrolik-Wielgus? Czy to są partnerzy do rozmowy dla strony szeroko rozumianej rządowej czy konserwatywnej? Bo tutaj rodzi się naprawdę bardzo poważne pytanie, z kim tutaj siadać do stołu? No, ja sądzę, że w obecnej chwili, kiedy emocje są nadal tak rozkręcone i zresztą nakręcane cały czas, to w ogóle taka rozmowa nie ma sensu. Moim zdaniem też te protesty zresztą się skończą jak zwykle niczym, ponieważ krótko mówiąc, ich radykalizm tych postulatów pani Lempart jest tutaj głównym problemem, czyli obalenie rządu, zastąpienie go tymczasowo jakimś, nie wiem, komitetem rewolucyjnym, a następnie przeprowadzenie przyspieszonych wyborów. Jest to troszeczkę oderwane od rzeczywistości. Po drugie, nie ma w Polsce jakiejś znaczącej większości dla całkowitej liberalizacji przepisów aborcyjnych. To widać po sondażach. Większość, jednak zdecydowana większość Polaków była za utrzymaniem tego kompromisu, który obowiązywał dotychczas. W związku z tym trudno tutaj mówić o jakichś punktach styczności. Tak? Jeżeli jedna strona mówi o całkowitej liberalizacji, odrzuca także jakiekolwiek, no były próby, Szymon Hołownia między innymi próbował się podpisać. To usłyszał. Nieprzyjemne, czyli także no, problem polega na tym, że takie protesty na ulicy mają słabe przełożenie na politykę realną. To znaczy, jeżeli nie ma sił politycznych, które podchwycą te postulaty, będą próbowały je realizować na poziomie politycznym, to te protesty po jakimś czasie po prostu ucichną. One się skończą i nie przełożą się na nic.
Więc tutaj jest, myślę, ten problem strony tego strajku kobiet, że ja oglądałam tą konferencję prasową pani ze strajku kobiet i właśnie odnotowałam jakieś całkowite oderwanie postulatów od rzeczywistości oraz taki radykalizm. Chcemy tego, tamtego i niczego mniej nie zaakceptujemy. Więc rzeczywiście tutaj trudno jest mówić o jakiejś rozmowie, jakiejś płaszczyźnie, jakiegoś konsensusu, tak, minimalnego, który można by osiągnąć. Więc obawiam się, że po prostu te protesty będą trwały jeszcze jakiś czas. Moim zdaniem w pewnym momencie po prostu się skończą, bo tutaj myślę też dużą rolę odgrywa ten element pandemii, to znaczy dla młodzieży, która była zamknięta w domach, której nie mogła chodzić ani do restauracji, ani do kawiarni, ani na jakiekolwiek zabawy na mieście. No to widać było te ostatnie protesty tam przed Sejmem, no to już była taka, można powiedzieć, balanga. To była impreza, było wszystko, piwko, muzyka, tańce. Czyli jest to jakiś taki wentyl dla młodzieży sfrustrowanej lockdownem i to się w pewnym momencie wyczerpie. Więc tu jest też pytanie, jakby, no jak chcą panie ze strajku kobiet to przenieść na jakiś wyższy poziom. Ja tego nie widzę w tej chwili. Dziękuję, Edyto. No właśnie, ale generalnie jest tak, że jak ktoś coś organizuje, prawda, nawet jeśli jest to rebelia, nawet jeśli jest to bunt i tak dalej, to czemuś to ma służyć, tak? To mimo wszystko, bo rozumiem, można zbudować barykadę na ulicy, prawda, ale na tej barykadzie nie postawisz domu mieszkalnego i czegokolwiek, bo przecież się wszystko zaraz rozsypie. Przepraszam za to porównanie, ale no, mam tu nieodparte wrażenie, że trochę o to chodzi. No to o co chodzi pani Lempart i pani Suchanow czy innym? No, no bo to już nie jest walka o prawo kobiet. No ja mam wrażenie, że to jest walka o chaos, o jakąś rewolucję. Ja wiem, czy na naszym gruncie, która na naszym gruncie się przyjmie. Otóż to, znaczy te postulaty, o których mówi pani Lempart, są bardzo mocno nieprzystosowane do tego, co da się wywalczyć, to jest prawda, w naszym kraju, bo dzisiaj choćby w mediach społecznościowych Sławomir Jastrzębowski przypomniał taki wywiad z panią Lempart sprzed 3 lat i ona w tym wywiadzie mówi o dzieciach, o tym, że ona nie chce mieć dzieci, bo ją przeraźliwie nudzą, to są jej słowa, dzieci mnie potwornie nudzą. Ja chciałabym ze swoją partnerką mieć ślub, ale nie taki na niby za granicą, tylko tu w Polsce, co też jest przecież nie do wywalczenia na obecnym gruncie prawnym i politycznym, ale także mówi o tym, że ona ma 2 pieski i te pieski tak naprawdę no, w jakimś stopniu zastępują, czy gdzieś tam przekładane są te uczucia na te pieski. No, to jest jakby jej styl życia tej osoby, jakby nie mówiąc o prywatnym, ale to warto w tym kontekście przywołać, bo o co walczy taka zagorzała feministka, lesbijka. Ona walczy właśnie o to, by to, w jaki sposób ona żyje, było normalnością, by było w jakimś stopniu powszechne. Nawet nakazem, mam wrażenie. Prawa, tak, i te prawa kobiet to nie jest jakieś, nie wiem, no, brak głosowania, to nie jest to, o co walczyły sufrażystki, tylko tutaj mówimy właśnie o jakimś daleko posuniętym postulacie lewicowym, który się tak w Polsce na ten moment na pewno nie przyjmie, a nie wiem czy w ogóle, bo no, jest wielu takich ekspertów, którzy twierdzą, że ta rewolucja, która ogarnęła Zachód, jest gdzieś jakby ponad nami, bo myśmy mieli inne problemy w czasie, kiedy Zachód walczył z Kościołem, myśmy walczyli o to, żeby ten Kościół był, żeby komuna nam go nie odebrała na przykład, więc mówimy o innym gruncie zupełnie, który też z kontekstu historycznego niekoniecznie musi przyjmować takie gwałtowne zmiany i tam głównym postulatem na dziś jest właśnie ta aborcja na życzenie przecież do 12 tygodnia, czyli do 3 miesiąca życia dziecka. To takie są postulaty, no i głównym też jest obalenie rządu, co pewnie też się nie uda. I tak to wygląda. Tam cytując też wypowiedzi tych poszczególnych członkiń tego strajku, poszczególnych członków strajku, może nie ulegając temu, tym feministycznym końcówkom, to one mówią między innymi, myśmy długo tolerowały to, co się dzieje, to ograniczanie swobód, odbieranie nam praw, ale przyszedł moment, by powiedzieć dość. No ja nie wiem, jakie odbieranie praw te kobiety przeżywały, bo ja też jestem kobietą, Ola też jest kobietą. My nie mamy jakiegoś ograniczenia, czy w wyrażaniu swoich poglądów. Tak. Mogę dziękować za ten program też, czy choćby w wyrażaniu opinii, w codziennej pracy, w życiu, no przecież ta
kobieta homoseksualistka też może sobie żyć. To ja teraz naruszę to prawo i będziemy musieli kończyć. Bardzo mi przykro, czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Edyta Hołdyńska za rozmowę z nami i Aleksandra Rybińska. Bardzo wam obie panie serdecznie dziękuję. Drodzy państwo, kończymy, ale mam tylko szybką ostatnią prośbę. Tygodnik Sieci był we wrześniu najchętniej cytowanym tygodnikiem w Polsce. Portal w polityce.pl w absolutnej czołówce. Pomóżcie nam. Prenumerujcie Tygodnik Sieci. Wchodźcie na portal w polityce.pl. Oglądajcie telewizję w polsce.pl. Walczymy razem. Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.